to jest możliwe z punktu widzenia ogólnych zapisów ustrojowych. To nie jest łamanie konstytucji. Chciałem to powiedzieć jasno. Bo kompetencje samorządów nie są wpisane w konstytucję. Jest wpisana ogólna idea. A więc nie mówimy tutaj o łamaniu prawa, chociaż gdyby się okazało, że jakieś elementy na przykład miały działać wstecz tych nowych rozwiązań, to byłoby to łamanie europejskiej karty, ale na razie o tym nie mówimy. Państwo bez samorządu to ma być jedna osoba prawna, tak to nazwijmy, która prowadzi politykę państwa, regionu, gminy, powiatu. I ta idea prowadzenia działań dla ludzi bezpośrednio tam, gdzie jest najbliżej, upada na samorządowym poziomie. Idea subsydiarności. To prowadzi oczywiście do wzmocnienia państwa. To prowadzi również do wielkich napięć, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. To jest może najbardziej groźne, bo nie właśnie taką strukturę budowaliśmy w Europie w XIX wieku, jak nas nie było na mapie, oraz w dwudziestoleciu międzywojennym, jak już byliśmy na mapie i musieliśmy się z taką właśnie strukturą budowaną w krajach europejskich zmierzyć, mając wrogów z dwóch stron. To bardzo groźne. I wewnętrznie, i zewnętrznie. To jest duszenie własnego obywatelskiego postępu, duszenie samorządowych i tego typu organizacji. To jest ogólne nastawienie, ale musimy sobie powiedzieć jasno. Ludzie, którzy wygrali wybory, mają prawo mieć takie nastawienie. To nie jest łamanie prawa. Broniąc samorządów, bronimy pojęcia wolności. Wolności, której sens czujemy najlepiej wtedy, gdy możemy za nią współodpowiadać. Bronimy także demokracji. I wreszcie bronimy obywatelskości, która jest podstawą naszego działania. To jest ćwiczenie samorządności. Samorząd to przestrzeń budowana określonych wartości celowych, takich jak dobro wspólne. To wszystko są nośniki sensu naszego społecznego życia. I to jest gwarancja naszej przyszłości. Mówimy o obywatelskości. Wolność, demokracja, obywatelskość. Chodzi o zaufanie i poczucie wspólnotowości, a więc doświadczenia, na których historycznym i kulturowym źródłem była w gruncie rzeczy solidarność. Wielka wspólnota nadziei, podmiotowości, wzajemnego zaufania.